To ja może od razu odpowiem na pytanie, a kiedy następna 8 Liga Mistrzów? Nie wiem, ale wiem co zrobić, aby proces produkcji następnego odcinka przyspieszyć. Jak ktoś jest zainteresowany, to zapraszam do opisu filmu albo do mojego ględzenia pod jego koniec. No dobra, a teraz zaczynamy to. Nędzne kino akcji. Voila! 8 Liga Mistrzów. Przez tego całego koronawirusa w tym roku nie zostanie wręczona złota piłka. Prestiżowa nagroda dla najlepszych piłkarzy na świecie, przyznawana przez magazyn France Football. A skoro tak się sprawy mają, to my odpalamy własną nagrodę. Nie będzie francuskiej złotej piłki, będzie nasza złota gała po francusku. Zgodnie z tradycją, nagroda zostanie bowiem wręczona w języku francuskim. A do kogo trafi statuetka złotej gały? Szanujmy się, przecież dobrze wiemy, w których rozgrywkach grają najlepsi zawodnicy na świecie. Zawodnicy, którzy strzelają najpiękniejsze bramki. O, kurwa! Dobrze wiemy, gdzie rozgrywane są najważniejsze mecze w historii futbolu. Ten mecz jest jak korzeń, z każdą minutą poziom idzie w dół. A sędziują je oczywiście najwspanialsi sędziowie. Panie sędzio, czy pani podpowiadać mnie raz, czy pani sobie sama da radę? Dobra. Całość oczywiście pod bardzo czujnym okiem najwybitniejszych ekspertów. Panie, sobota, godzina 11, ty już z browarem. A pan co trzyma w ręku, siusiaka? Zapraszamy więc na przegląd ostatnich spotkań, w których zagrali kandydaci do zdobycia statuetki złotej gały. Ja pierdolę! Na początek przygotowaliśmy bardzo miłą niespodziankę. Zapraszamy państwa na wpierdol. I to konkretny. A właśnie taki miał miejsce podczas meczu pierwszej rundy Pucharu Polski. To rozgrywki niezwykle prestiżowe, wymagające tak ciężkich przygotowań jak żadne inne. Posłuchajmy tylko przemęczonych zawodników ósmoligowej Wiktorii Zabostów Duży. Jak tam wczoraj przygotowania były do meczu? Przygotowania były takie... Do trzeciej nad rano się przygotowaliśmy. A ja do czwartej akurat. Tak profesjonalnie do zawodów nie podchodzi nawet sam Lewandowski. Mecz w niedzielę o 11, a noc przed spędzona na pełni intensywności. Tak właśnie wyraża się szacunek do przeciwnika, zwłaszcza dwie klasy lepszego. Na mecz z Wiktorią przyjechała Pogoń Bełchów, klasyczny walec z Ligi Szóstej. Macie szansę jakiekolwiek dzisiaj? Nie. To może mały typerek. Gospodarze nie wygrają. Wynik końcowy? Trudno powiedzieć. 0-5. Nie do zera. Nie do zera. Nie do zera. Nie możecie do zera wygrać? Nie, słuchajcie, wygłupiacie się. Takich wytycznych to jeszcze nie widziałem. Jeżeli mam szczerze powiedzieć, to 3-0 dla Wiktorii za postęp duży. O. Tak. Panie arbitrze, to się wydarzy w tym meczu? Ja jeszcze nie wiem, ale czekamy cały czas. To kto ma wiedzieć, no? Wy już dobrze wiecie kto! Mamy tu przecież eksperta, który na futbolu zjadł zęby i 784 kanapki z jajkiem. Ojej! Żadnego zagrożenia tam nie było, panie Waldemarze. Nie. Okulary trzeba przeczyścić chyba. Zagrożenie to będzie wtedy, kiedy piłka opadnie w kukurydzę i zaczną szukać i nie znajdą. No właśnie, ale przy szóstej piłce. Bo oni... Przy szóstej piłce. Bo tam się... Bo jest pięć piłek. Budę. Pierwsza poszła. Tę zasadę znają chyba wszyscy miłośnicy futbolu. Łatwiej trafić w kukurydzę niż do notatnika pana Waldemara. Który tam się tak spodobał? Gdzie pan go transferuje od razu? Zwłaszcza, że podczas jednego meczu zapisuje on średnio jedynie 4 zeszyty w kratkę i 2 w 3 linie. Za miliony pójdzie. Miliardy. Ale to na stare. Przy takich kwotach niejednemu może zakręcić się w głowie, niejednemu może zasnąć w gardle. Co, przerwa na wodę? Po 25 minutach nie zgadzam. Powinna być po 15, nie? I całe szczęście, że pan Waldemar wyraził zgodę na kontynuację meczu. Kapitan Wojska Polskiego. Go degradacja! Do porucznika! Do porucznika, tak! A co najważniejsze, pan Waldemar wyraził zgodę na strzelanie goli. Dobrze, niech strzela! Ja pierdzielę! O tym mówiliśmy! 1-0
2-0 dla gospodarzy i zaczynamy anonsowany wcześniej wpierdol. Ja zaraz stanę do mnie. Pan Waldemar zaraz uspokoi towarzystwo. To nie miało prawa zakończyć się na jednym ciosie. No, panie ekspert, twój wynik może nie wyjść. Ja jestem takim ekspertem, że wie pan. Jak pan Waldemar, 90 na 100. Kurwa! Pan Waldemar ma 99 pomyłek na 100. A ja mam 90. To jak masz 90, to jesteś gorszym. Ja jestem ekspert, ale od czasu do czasu. 5 minut do końca i mamy 5-0. Tę walkę mógłby przegrać już tylko Marcin Najman. Wynik trafiłem. W drugą stronę. Panie redaktorze, przeszacowałem ich. Kurde, gratuluję, ale 3-0 miało być, a nie 5. A teraz powolutku, małymi kroczkami wędrujemy do Dąbrówna pod Grunwaldem, gdzie rozegrano takie meczycho, że kibicom aż żal było opuszczać stadion. Kolejny mecz Pucharu Polski, w którym ósmoligowy gospodarz Dąbrówno zabawił się z szóstoligowym Orłem Janowiec Kościelny. Orzesz, kurwa! Jak widać, zabawa była przednia, a radosny futbol z efektownymi zagraniami przypadł publiczności do gustu. Dobrze grają? Piwo by się przydało. No masz przecież. No ja mam, ale oni nie mają. Przyczepić można było się w zasadzie tylko do szczegółów, na przykład do niekorzystnego wyniku 2-8. Gdyby nie ewidentny błąd sędziego przy tym pierwszym rzucie karnym, to byśmy to wygrali. To mój tato sędziował. Ja bym chciał... Halo. Co? Mój tato sędziował, także to wszystko było uczciwie podyktowane. Pozdrawiam. Błąd popełnił bardzo duży. Kto? Sędzia. Żeby był sędzia, a inaczej ustatkował grę, bo ja bym ustatkował inaczej. Panie sędzio, trochę ustatkować tego zawodnika jednego. Przekleństwo to raz. Z ich strony. Kiedy się przeklina na meczu, albo się gra, albo się przeklina. Ja to jakbym grał w karty i przeknął, to mnie by było od stołu odrzucili. Bym panu powiedział, jak on powiedział. Jak powiedział? Ja będę miał grzeka, nie będzie pan za czego się spowiadał ze mnie. Na jaką literę? Co? Na jaką literę powiedział? Na K. To nie wiem, co to mogło być. A, kurwa, żeś mnie zapierdolił. Tak, w nogę i udał i ała, krzyczy. Co? A nie, to nie może. Nie, tam nie będę się spowiadał. Nieustatkowanie przez arbitra zawodów odbiło się nieco na precyzji w ofensywnej grze gospodarzy. A jak się karny podobał? Nie wiem, czy dało się go gorzej strzelić. Precyzji co prawda nie brakowało w defensywie, ale niestety bramkarz nie wyrabiał się przy zagraniach własnych obrońców, co już na wstępie zaskutkowało 2 bramkami samobójczymi. 2 samobóje, rąbnął ten sam zawodnik, tak? Właśnie legendy głoszą, że jeszcze był trzeci, tylko nie wiem, jak to teraz ocenić. Pozdrawiam Krzysztofa Łukasiaka. To on. Dziękujemy. 3 strzelił? 3 strzelił, trzecią z główki. Strzelić własnemu bramkarzowi 3 gole w ciągu jednego meczu to nie jest taka łatwa rzecz. Gratulacje! I on tak często? Co? Nie. On teraz do nas przeszedł. A, wzmocnienie. Tak. O, kolejna bramka właśnie padła. Dla was? Niestety. Nie. Niestety dla was. A na koniec pora na wizytę w stolicy polskiego futbolu. W Sząstawie to tu rozegrano mecz z okazji 40. urodzin prezesa Bogdana Kwaśniaka. Panie prezesie, pan gra dzisiaj? A to nie mogę? Drobna korekta, 40 urodziny nie prezesa, a jego klubu LZS Krząstawa. Chociaż w sumie to jedno i to samo. Miała być wielka feta, ale niestety pandemia pokrzyżowała plany. Tego wirucha chuj tam strzeli, nie strzeli kurwa. Tylko nie wygrajcie przypadkiem. Tego się obawiamy. Nie ma wielkiej fety, ale jest wielki mecz. Na obchody do Krząstawy przyjechał sam Piasek Potworów. Jechaliśmy w bardzo okrojonym składzie. Blisko nie było, więc nic dziwnego, że na miejsce dojechali nieliczni. Trochę mało nas jest, bo jest nas ilu? 7, 8? Ilu was jest w końcu? 8, z tobą 9. W 8 to jakieś specjalne ustawienie musi być, nie? No, czeka to pojęcie minimum.
Czek z przodu i reszta z tyłu. Dobrze wiemy, że nie ilość zawodników się liczy, a ich jakość. A piasek potworów ostatnio jest w niezłym gazie. Widziałem, że w sparingach wam nieźle poszło. Tak, pierwszy sparing przegraliśmy 9-1, drugi 6-2, czyli się rozkręcamy, bo mniej dostaliśmy, a jedno więcej strzeliliśmy. Zaraz Patryk przejdzie! Teraz głowa! Chyba głowa i nogą. Łatwo pomylić. Głowę z nogą? No. Można pomylić. Pojawiło się pytanie na trybunach, czy sędzia to jest prawdziwy, czy taki podrabiany? A na jakiego wygląda? Ale też pojawił się komentarz, że musi być prawdziwy, skoro ma okulary. Czyli już mi nie zarzucam, że sędzia założył okulary, albo sędzia ślepy, kurwa, kalosz. Teraz uderz, synek, uderz! Willy! Ale Willy to widać, że grał kiedyś, nie? Tak, tak, on mami na nerwach. Willy, zamarzłeś tam prawie! Ej, bo wszyscy mówią, że z zawodnikiem meczu jesteś. Jeszcze słyszę. A Willy! Ale Willy! Dobrze ci idzie chyba. Bardzo dobrze. Ja myślałem, że to jest ciężki. Ale daję radę. Podejrzewam, że już biało w oczach ma. Dobrze, nie wnosi. Mecz walki gra toczy się głównie w środkowej strefie boiska. Obie drużyny z przewagą piaska oczywiście. No, ja nic nie wymuszam, no oni po prostu, no mamy lekką przewagę. Jak się tak procentowo to ile? Posiadanie piłki? Tak. 75-25. O, dziękuję. Jedno jest pewne, w takiej grze można się zakochać. Ty nie pójdziesz ze mną do auta? No oczywiście. Nic więc dziwnego, że niektórzy kibice właśnie w Chrząstawie postanowili ułożyć sobie życie. Ta za gruba, ta też za gruba. Kurwa, wodera będę popatrzył. Tato też nie bardzo. Dla tej jestem za mądry. Dla tej za chudy. Może i ja sprawdzę. To musiało zakończyć się niezłym dmuchańskiem. Na sędzio ten gwizdek, ja go przedmucham. Zapamiętajcie, najlepsze lekcje dmuchania tylko w Chrząstawie. Będzie 0-0 do końca? Znaczy będzie remis. A czy będzie 0-0 czy 1-1, no to się okaże. No na razie widzę, że tu na grad bramek to nie ma co liczyć. Ale jak już wpadną, to można liczyć na naszego operatora. Tak się, drodzy państwo, nagrywa strzały z połowy boiska w okno. A teraz zagadka. Kto zgadnie, jaki był wynik tego spotkania? Remis w meczu, remis w rzutach karnych, bo jak tu wskazać zwycięzcę, skoro rzuty karne to loteria. Ile byś nie grał, to i tak nie wygrasz. No i to by było na tyle, a ty możesz wygrać. Możesz wygrać na przykład, o, takie piękne, nie ma futbolu bez alkoholu, koszulki meczowe zespołu Kartofliska, a także książki sportowe. No i świadomość, że przyspieszasz proces produkcji następnego odcinka 8 Ligi Mistrzów. Co trzeba zrobić? Trzeba typować mecze najgorszych polskich lig. W aplikacji Noin instalujecie aplikację Noin, ona jest całkowicie darmowa, a potem proste 3 kroki. Klikamy aplikację Noin. Teraz tutaj plusik na dole. Wpisz kod i dołącz do ligi. Wklepujemy dupa. Dołącz do ligi i jesteśmy. Tak więc proszę zapamiętać tajne hasło dupa. Typujemy 3 kolejki, a potem 8 wygrywa koszulki i książki, a także typer numer 666 wygrywa. No o ile tyle osób się oczywiście zgłosi. Dziękuję za uwagę.